Damianie, oto wielka tajemnica i nikt się o tym nie może dowiedzieć. Ojciec przewodnik nie żyje. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! Przestań się zgrywać jak stara szmata! Nic dziwnego, że cię wylali ze szkoły teatralnej. Nie, 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 nie. Nie, nie, to się nie uda. Prawda wyjdzie na jaw. Tak? To najlepiej od razu załóż łachmany, idź żebrać na ulicę. Prawda, to koniec telewizji, koniec pieniędzy, koniec wszystkiego. Mnie żadna prawda nie interesuje. Nie ruszę się stąd. Kocham ojca przewodnika, kocham jego dzieło i będę tu trwać. I trwam. Czekajcie, 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 czekajcie. Ja mam pomysł, ale najpierw muszę się napić. Kryśka, zawiadom Nowaka i tego drugiego sobowtóra ojca, że będą znowu potrzebni. Co? Maybacha od bezdomnego do Myjni. Ojciec będzie objeżdżał Polskę. I zadzwoń do tego aktora, który w tych obrzydliwych, wolnych mediach parodiował ojca. Panie, wybacz mu, bo nie wie, co czyni. Tak, 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 tak. Paweł Tucholski. U? Mój kolega ze studiów. Tylko, że on jest teraz wziętym aktorem. No to wyślemy po niego samochód, damy mu worek pieniędzy i ma tu być, na CITO. Już dzwonię. Może się uda. On nas uratuje. Paweł Apostoł. A... Pieniędzy. Kto następny na audiencję? Na razie wszystkich odwołałam. Czy siostra zwariowała? Niechże się Ryszard nie denerwuje, bo mu żyłka pęknie. Musimy najpierw postanowić, co dalej. No to musimy go zabrać i zakopać. Nie! A ja myślę, żebyśmy poczekali tak przynajmniej 3 dni. Może ożyje. Jest środek lata. Nie możesz zostać w gabinecie, bo będzie czuć. Jest. O. Jedzie, jedzie. Paweł Szaweł. On nas uratuje. Kurde, Lejson. A? Jak się nazywał ten, no wiecie, ten od dzieci, no? No ksiądz Seweryn. Nie. Od amerykańskich bajek ten. Disney. Disney. On kazał się zamrozić, bo wiedział, że na jego chorobę znajdą lekarstwo i my też naszego ojca przewodnika zamrozimy i on będzie zamrożony czekał na wskrzeszenie. Genialne. Genialne. A jak przyjdzie czas ogłosić prawdę, to... Wystawimy takie mauzoleum, że z Egiptu do nas będą przyjechać. Siech! To znaczy, ojciec wskrzeszony? Sam sobie postawi mauzoleum. Dobra, co robimy? No, idziemy, wyniesiemy go. Wiem, zawiniemy go w dywan. Będzie jak w filmie. Dobrze. No, tak, 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 chodź. Chodź. Pieniądze. Już tam gotowi?
Już! Wracamy, 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 wracamy! Wracajcie! O co chodzi? Żegnałyśmy właśnie ministrów. Tak z Sapiencją właśnie żegnałyśmy ministrów. No ale nie przerywaj, daj powiedzieć. Ale się wszystko plączesz, ja powiem. Do rzeczy, tępe dzidy Goliata, no! Kolejny gość z ministerstwa. Tak, z ministerstwa, ewangelista. Tak, nasz ewangelista zdrowia. Od zdrowia ewangelista Łukasz. Dokąd to? Do ojca trzeba się zapisywać. Wiem, ale właśnie prowadziłem wykład. Seniorze, nie daje się namówić na eutanazję tu w szkole ojca i zadzwonił Piotr od kultury. Podobno z ojcem przewodnikiem nie jest dobrze. Gdzie tam? Nie no, gdzie tam? Przed chwilą z nim rozmawiałem. Tak mi gratulował rekordowych zysków. Znaczy, ofiary ze spowiedzi, że prawie się rozpłakałem. Czyli mogę go zbadać? Nie, może, bo śpi. Całą swoją energię przelał właśnie w te podziękowania i śpi. Właśnie przelał. Przelał. Każcie kierowcy odpalić samochód i nie na wszelki wypadek naładuje debilator. Deliberator. Distrybutor. Tę maszynkę do skrzeszania. Jeśli taka twoja wola, panie, uwolni go od tej choroby. Stop! Pochwalony. Arcybiskupie. Co się ojcu dzieje? Pił ojciec? Tylko francuskie wino mszalne. Mszalne. To się cholera może skończyć zawałem. Albo delirium. Trzeba go będzie podłączyć po respirator. Zostało jeszcze kilka sztuk po tym handlarzu bronią. Oddał też 12 milionów euro. Będzie jak znalazł na leczenie ojca przewodnika. 12 milionów? To jak 12 apostołów? Nie oddychać. Przepraszam, co doktor sądzi o hibernacji? Nie oddychać. To jest bardzo obiecująca metoda. Nie oddychać. Ja słyszałam, że chorego po rozmrożeniu można uzdrowić, a nawet wskrzesić. Muszę pomyśleć. O czym? Czy mam znajomych w tej branży? No ale nie. Zresztą to bez sensu. Zamrożenie człowieka powoduje natychmiastowy zgon. A jeżeli zamrozimy kogoś już po śmierci? A ktoś umarł? Nie. Skąd, absolutnie. Muszę działać, inaczej arcybiskup zejdzie. Muszę... Halo? Tak? Oczywiście. Muszę jechać. Prezes, proszę mnie przepuścić. To jest kwestia życia i śmierci. A arcybiskup już nie umiera? Zgon jest nieszczęśliwą konsekwencją zawału. Nic nie poradzę. Jak ktoś ma umrzeć, to i tak umrze. Aha. O, dzięki. To jest źródło naszych szczęść! To jest źródło naszych szczęść! Pięści zaciskamy pięść! Pięści zaciskamy pięść! I bronimy aż po grób! I bronimy aż po grób! Naszej wiary, naszych snów! Samochód działa jak pan kazał. Jak minister kazał. I defibrylator. Mówi się debil firmat. On już nie minister, tylko doktor. Nie doktor, tylko ewangelista. Nieważne. Antoni, ile zrobiłeś trasę Warszawa-Toruń? 99 minut. Tego ty miałeś średnią prędkość. A, 120. Co? A gdzie ty miałeś ten wypadek? Lubicz Dolny, dobra, to tam zwolnię. Ja muszę być za godzinę, czyli co, będę cisnął 240 tradycyjnie. Ale to niebezpieczne. Ale tak minister Antoni prawie zabił 3 osoby. W sumie racja. Pojedziemy na 4 samochody, któryś musi dojechać. Jednak opatrzność nad nami czuwa, ojcze przewodniku. Już myślałam, że on sforsuje te złote drzwi. A ojciec Ryszard? Też się dobrze spisał. No ja myślę, że on nie symuluje. A kto powiedział, że symulował, co? Jakbyś tyle chlał i palił, też byś zdychał. O. Siostra mi pomoże. No i co, przeszedł ten zawał? No, trochę.
Niech bym pogięło, ale to ja musiałem ratować sytuację. Każdy tu włazi jak do siebie. Szekspirowski ojciec to pociągnął. Szacun. Dziękuję, dziękuję, pochwalony. Ale kiedy tak leżałem, doznałem olśnienia. Odetniemy te złote drzwi od świata. Postawimy ołtarz. Barierę nie do przejścia. Pieniądze zapomniałeś zostawić, no! Zaraz. Zostaw to, nie warto się po to schylać, no! Zawracamy. Trzymam. Powoli, trzymam? Powolutku. Polacy mieli godność i honor. Znów cię słyszę, o mój panie. Mój jedyny, me kochanie. Niechże się siostra uspokoi. To jest nagranie, leci od miesiąca codziennie w południu. Zabierajmy się stąd, bo nas coś zauważy, no. Raz. Ała. Dury. No. Na dobre. I... Ojcze. Niech spoczywa w spokoju. Siostra jest pewna, że zamrażarka z rybami to dobry pomysł? Tak, Damianie. Połowa apostołów to byli rybacy. Lepiej z rybami niż z mięsem. Chodzi mi o to, że w piątki ryby mają wzięcie. Do piątku czas, potem coś wymyślę. Przepraszam, chciałabym zostać sama. Muszę zmówić koronkę za miłość mego doczesnego życia.